Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wiatru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: to ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Jezus wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Nie zabiera ze sobą tych, których nakarmił. Uczniom kazał odpłynąć. Został sam. Żeby się modlić, trzeba zostać samemu w uczuciach, w myślach. Może być tak, że wówczas, gdy zajmuję się innymi ludźmi, Bóg nie ma do mnie dostępu. Modlitwa to czas wyłącznie dla Boga. Jezus pojawił się, gdy uczniowie byli przerażeni wiatrem i falami wzburzonego jeziora. Doświadczenie lęku może otworzyć nam oczy na Boga. Trzeba słuchać Jezusa. On mówi również w przerażeniu uczniów. Jezus przychodzi do uczniów pomimo ich lęku. Lęk okazuje się, że może być pomostem, po którym Jezus dociera do człowieka, zdolnego prosić jedynie krzykiem. Słowo Jezusa uwalnia od złudnych wyobrażeń. Myśleli, że to zjawa. Nie słysząc Pana, widzimy to, co niesie lęk. Nawet wtedy, gdy go usłyszymy, nie jesteśmy jeszcze wolni od strachu. Uwalnianie następuje powoli. Czy to nie Jezus wzbudził w Piotrze pragnienie: każ mi przyjść do siebie po wodzie? Wydaje się, jakby strach przechodzi u Piotra w gwałtowny entuzjazm. Przed chwilą byli wszyscy przerażeni, włącznie z Piotrem. Jezus przyjmuje ucznia w takim stanie ducha, w jakim on był. Słabość Piotra nie osłabia miłości Jezusa. On prowadzi wątpiącego na głębię. Czyż tonięcie, które było spełnieniem prośby Piotra, nie doprowadziło go do pogłębienia wiary? Jesteśmy prowadzeni przez Boga do ożywienia naszej wiary, nie będąc tego świadomi, jak On to będzie czynił. Niedowierzanie może prowadzić w konsekwencji do wiary, a początkowa nieufność do miłowania Boga więcej. Słabość jest budulcem, z którego korzysta Jezus dla tworzenia w nas wewnętrznego człowieka. Wątpienie ma prawo pojawić się na drodze wiary. Chrystus nie oskarża Piotra, iż zwątpił, lecz pyta: dlaczego zwątpiłeś? Czyż wątpienie, tonięcie, ratowanie przez Jezusa nie są jednymi z wielu etapów naszego wzrastania w wierze? Brak zgody między innymi na te właśnie etapy może sprowadzić na człowieka większe cierpienie. Potrzeba zgody na dochodzenie do Jezusa w taki sposób, w jaki On dopuszcza moje stawanie się wierzącym.